Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Krzysztof Ołdakowski, jestem jezuitą, prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej Signis Polska, które zajmuje się promocją chrześcijańskiej wizji komunikowania społecznego. Między innymi również prowadziliśmy na warszawskim festiwalu filmowym, jednym z 12 najpoważniejszych festiwali kina artystycznego na świecie, Nagrodę Jury Ekumenicznego, w tym roku będzie przyznawana po raz drugi. To takie drobne osiągnięcie. W telewizji nauczyłem się tego, że jak się sami nie pochwalimy, to nikt nas nie pochwali. Tytuł dzisiejszej konferencji to blogerzy i nie tylko w kościele, w sieci. I tutaj nawiązujemy bezpośrednio do Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, Niedzieli Środków Społecznego Komunikowania, która w całym Kościele obchodzona jest w uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego. Ponieważ w Polsce wszystko zawsze musi być inaczej, to obchodzimy ją w trzecią niedzielę września. Tę inicjatywę wprowadził w życie papież Paweł VI na wniosek Ojców Soboru Watykańskiego II. Pierwszy taki dzień poświęcony mediom został wprowadzony 7 maja 1967 roku. Papieże nawiązują do aktualnej sytuacji w mediach, także jeżeli chodzi o poziom ich rozwoju technologicznego, zwracają uwagę głównie na ten aspekt etyczno-moralny, chociaż oczywiście w wizji Kościoła przeważa koncepcja, że są one przede wszystkim wielkim darem Bożym dla ludzkości i tak przede wszystkim patrząc z życzliwością, a zarazem krytycznie chrześcijanie spoglądają na media. Dzisiejsza konferencja zostanie otwarta przez wystąpienie księdza doktora Józefa Plocha, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Internetowe narzędzia do dyspozycji Kościoła. Ukazała się właśnie dzisiaj książka Internet i Kościół pod redakcją księdza rzecznika. Ona jest bardzo ciekawym opracowaniem. Także znajdziemy tutaj wszystkie orędzia papieży dotyczące szczególnie internetu. Temu tematowi są one zresztą poświęcone w ostatnich latach, a także refleksje różnych osób związane z obecnością Kościoła w internecie. A zatem rozpoczynamy od księdza Józefa Plocha. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja tutaj występuję w trochę innym wcieleniu, nie jako rzecznik, a jako ktoś, kto zajmuje się od lat internetem i Kościołem, kto jest współtwórcą opoki.org.pl, episkopat.pl, kto zajmuje się po prostu tym zagadnieniem właśnie, o którym mówi książka od wielu, wielu lat. Cieszę się, że ta książka się ukazała. Ona przed chwilą przyjechała z drukarni, także sam ją widzę pierwszy raz w tej formie. Ale o czym chcę powiedzieć? O tym, że dla mnie takim najciekawszym zagadnieniem jest to, że Kościół od wielu, wielu lat, korzysta z sieci, korzysta z internetu i to w sposób naprawdę bardzo zaawansowany. Kiedyś w 1990 roku Jan Paweł II napisał, co było dla mnie osobiście szokiem, o zastosowaniach komputerów w Kościele. Proszę sobie wyobrazić, 21 lat temu. To były czasy, przypomnę, kiedy Tim Berners-Lee właśnie kończył wymyślać ideę stron www. I w tym samym czasie, dokładnie, równolegle, w Watykanie toczyły się analizy, były prowadzone analizy odnośnie do tego, jak zastosować informatykę w Kościele. I od tego czasu datuje się naprawdę dobre wykorzystywanie zdobyczy najnowszych technologii
w Kościele. To mnie fascynuje, to badałem, badam, przyglądam się temu od wielu lat. Na przykład Watykan po tym orędziu w 1990 roku i trochę wcześniej, proszę sobie wyobrazić, miał mniej więcej taką myśl. No dobrze, my zastosujemy te najnowsze środki i będziemy rozsyłać e-maile, będziemy korzystać z tych najlepszych środków właśnie cyfrowych, a jest na przykład Ameryka Łacińska, która nie ma takich technologii. Nawet tam padło takie sformułowanie, że trochę będziemy się czuli jak kolonizatorzy, bo właśnie tamte kraje nie mogą z tych najnowszych technologii korzystać, a my im wysyłamy coś, czego nie mogą odebrać. I wymyślono taki projekt, to znaczy Stolica Apostolska i Episkopat Włoski, takiej sieci dla całej Ameryki Łacińskiej. Proszę sobie wyobrazić, że ta sieć działa do dnia dzisiejszego. I z tego środowiska wywodzi się na przykład kardynał Hoyos, który swego czasu kierował kongregacją do spraw duchowieństwa. Ja zrozumiałem, dlaczego on założył na przykład Clerus.org, a więc dla duchownej specjalną stronę internetową. Dlaczego? Bo on tam w Ameryce Łacińskiej zajmował się właśnie uruchomieniem tej sieci dla całego Kościoła w Ameryce Łacińskiej. To było dla mnie takie bardzo ciekawe znalezisko. Państwo tutaj znajdą w tej książce szereg tekstów pochodzących właśnie z Ameryki Łacińskiej dotyczącej informatyki, dotyczącej internetu. Tam pojawił się bardzo często arcybiskup Foley, późniejszy kardynał, który bardzo wspierał ten projekt. I dla mnie ta książka jest podsumowaniem pewnego okresu, jest trochę historii, aż do czasów współczesnych. Jeden tekst, proszę sobie wyobrazić, on się dopiero ukaże w polskim wydaniu L'Osservatore Romano. Dokładnie chodzi o tekst arcybiskupa Ravazzi o spotkaniu blogerów. Ksiądz Artur był na tym spotkaniu, to nam opowie na pewno. To jest pokazanie, jak Kościół jest zainteresowany najnowszymi technologiami. Właśnie ta książka. Że Kościół nie zostaje w tyle, że Kościół stara się z blogów, z Facebooka, z Wikipedii, z Twittera korzystać. Nie jesteśmy właśnie kimś, kto dopiero się z tymi technologiami zapoznaje. Ja w ogóle dzisiaj powinienem przywołać życzenia, ponieważ dokładnie dzisiaj miałem 3 lata od założenia mojego bloga na Onecie. To było 16 września 2008 roku. I kiedy go zakładałem, to kierowałem się myślą, którą wcześniej też się kierowałem, zakładając wiara.pl. Mianowicie takim starożytnym zwyczajem było, że się stawało w bramie, jak się miało coś do powiedzenia, i podejmował się dialog z ludźmi wchodzącymi i wychodzącymi przez te bramy. No dzisiaj miasta rzadko mają bramy, natomiast no, w internecie są takie bramy. To są portale. I dlatego, no, skoro one są dla wielu ludzi takimi faktycznymi bramami do internetu, nadal w Polsce to jest dość mocno utwierdzone jeszcze, to stwierdziłem, że jeżeli mam coś ważnego do powiedzenia, no i chcę, żeby mógł przekazać dotarł do wielu odbiorców, no to najprościej stanąć tam, gdzie jest dużo ludzi. Tak robili apostołowie, no to ja troszkę podobnie. Stanąłem no na większym polskim portalu obecnie, czyli na Onecie. No i przez wiele tygodni po uruchomieniu tego bloga słyszałem komentarze, które można sprowadzić do takiego sformułowania. Na świeckim portalu no to jest ostatnie miejsce, gdzie bym głosił dobrą nowinę. To też od księży to dość często słyszałem. Ja zresztą zaczynałem tam od tekstów publicystycznych, ale bardzo szybko okazało się, że można by tam pisać rozważania do tekstów Ewangelii. I do tych czytanych danego dnia w Kościele.
To nie było nic oryginalnego, bo tego typu rozważań już wówczas w internecie w Polsce było dużo, na różnych portalach kościelnych, katolickich. Oryginalność moja, chociaż też nie do końca podobne rzeczy już próbowali robić, mi polegała na tym, że robiłem to na świeckim portalu na Onecie. To się okazało, że to między innymi znalazło bardzo wiele odbiorców. I to nie tylko księży, który nie chciał się przygotować kazania i czekali, aż o 6 rano się pojawi kolejne rozważanie, ale także wielu świeckich. I co więcej, właśnie w tym okresie, kiedy właściwie mój blog to były głównie rozważania w Ewangelii, wtedy ten blog został zauważony przez Onet. Zaczął być trochę promowany. Czyli w najprostszy sposób, że teksty zaczynały się pojawiać na głównej stronie Onetu. No co, natychmiast był efekt taki, że oglądalność tego wzrastała, bo ludzie wchodzili z ciekawości i zawsze iluś tam zostawało. No potem one w ogóle jakoś się tak zainteresował i troszkę popromował tego bloga. Bardzo szybko też się okazało, że prowadzenie bloga w tego typu miejscu, jak one, wiąże się z zupełnie innymi odbiorcami i z zupełnie innymi potrzebami odbiorców, niż na przykład było to wcześniej na wieży. Moi czytelnicy mojego bloga stosują dwie metody interakcji. Jedną są komentarze zamieszczane pod poszczególnymi postami. No i niestety to jest problem. Na Onecie nie da się, że tak powiem, moderować przed ukazaniem komentarza na blogu, tylko dopiero po tym. To jest niedobre, ale czasem niestety trzeba usuwać komentarze, dlatego ja zamieściłem informację, że komentarze, które atakują ludzi, personalnie oskarżają, rzucają oskarżenia i tak dalej, że będę usuwał. Przynajmniej nie spotyka się ze zrozumieniem. Natomiast jest jeszcze drugi sposób, z którego korzystałem przez te 3 lata, nie policzyłem tego, ale podejrzewam, że no, parę tysięcy ludzi chyba skorzystało z tego, że można do mnie napisać maila. Te maile, to jest coś zupełnie innego. Maile są na bardzo poważne. Ludzie opisują swoje problemy, oczekują rady, oczekują kierownictwa duchowego, wsparcia. No, sytuacje są naprawdę bardzo trudne. I z tym, ja z tym drugim rodzajem kontaktu mam poważny problem, no bo ja od dawna, ponad 10 lat pracuję w internecie. Ja wiem, że internet stwarza pozory bliskiego, bezpośredniego, osobistego kontaktu. Ale to jest jednak w rzeczywistości słaba namiastka tego, co daje spotkanie realne. A takich problemów z takimi ludźmi, to ludzie do mnie sami nie da się rozwiązać przez internet. Nie da się podjąć kierownictwa duchowego przez internet. Naprawdę. Przynajmniej ja nie mam tak, może ktoś potrafi. Nie da się ludziom przez internet rozwiązać ich wieloletnich problemów z wiarą. Bo by nie wiem co. Chyba, żeby człowiek rzucił wszystko i zajął się tym jedną czy paroma osobami. No ale to się tak nie da. Wspomniano tu o tym spotkaniu blogerów w Rzymie. To było pierwsze takie spotkanie. Ono się odbywało dzień po beatyfikacji Jana Pawła II, czyli 2 maja. I muszę przyznać, że dla mnie, który no, w sumie tam dość przez przypadek trafiłem, wejść na salę wypełnioną ludźmi z całego świata, którzy przyjechali po to, na własny koszt, bo nie zwracali kosztów, nic. Marnowali wejście na salę, napoje i dostęp do internetu. To było wszystko, co marnowali. Tymczasem ta sala się wypełniła ludźmi z całego świata, którzy przyjechali na zaproszenie Stolicy Apostolskiej. I tam w czasie tego spotkania, które wydaje mi się, że dla samych organizatorów było bardzo trudne spotkanie, mówiono o niezwykle ważnych rzeczach. Tam nikt nie umiał w Babelu. Tam
przyszedł z awangardy i skarżył się, że mu internet zburzył całą jego dotychczasową wiedzę na temat mediów i tak dalej. Między innymi, co tam akcentowano? Po pierwsze, akcentowano brak cenzury na blogach, także autocenzury. Bo cenzura czy autocenzura zniekształca prawdę. A tymczasem tam bardzo mocno podkreślono, że samo istnienie blogu pomaga w tym, żeby media nie manipulowały prawdą w sposób nieograniczony. Oczywiście no tam przyznawano, że blogi można wykorzystywać także w kategoriach egoistycznych, można się kreować i tak dalej, ale jedną z rzeczy, które tam podkreślano bardzo mocno, było to, że blogi, zwłaszcza chrześcijański blog, chociaż tam mocno podkreślano, że to nie jest spotkanie blogerów w kościele katolickim, to jest spotkanie blogerów na zaproszeniu kościoła różnych blogerów. I że jeżeli bloger nie jest autentyczny, a co gorsze, jeżeli pisze na zamówienie, no to nie spełnia roli, którą powinien spełniać blog. Bardzo mocno mówiono o tym, że bloger, który bierze pieniądze za to, co pisze, to w ogóle wszyscy się nie wierzą, bo dokonują pewnego oszustwa. I tam padło jednoznacznie, że także na zlecenie kościoła nie mogą być blogi tworzone na zlecenie kościoła. Widziałem tam w tym Rzymie ogromną gotowość blogerów z całego świata do tego, aby w ten specyficzny sposób, jakim jest pisanie bloga, wspierać Kościół w jego misji. Przy czym, no, to nie jest łatwa współpraca na pewno. Bo właśnie blogera się nie da kontrolować. Jeżeli się spróbuje narzucać blogerowi, no to nie ma sensu. Według mnie samo to spotkanie było pewnym aktem odwagi i także ze strony właśnie Federico Lombardiego, który tam się pojawił i mówił bardzo szczerze i słuchał tego, co się do niego mówiło. Bo tam blogerzy dość ostro mówili na temat tego, czego oczekują od Kościoła. Oni, jako blogerzy, jako ludzie, którzy bronią w internecie prawdy. Między innymi tam podkreślano, opowiadano w Ameryce Łacińskiej zdarzenia, kiedy bloger zablokował fałszowanie prawdy w jakiejś tam kościelnej sprawie we wszystkich mediach, jego blogów. Tu było wspomniane tegoroczne orędzie Benedykta XVI na Dzień Środków Przekazu. Jak ja przeczytałem to orędzie, to aż mi się uszy zrobił czerwony z wrażenia, bo ja znalazłem w tym tegorocznym orędziu wyjątkowo dużo sformułowań, które sam w takiej czy innej formie próbowałem tu czy ówdzie powiedzieć, czy pod którymi w pełni bym się mógł podpisać. Przede wszystkim najważniejsze to jest to, co już wspomniałem, że w internecie, no nie tylko na blogu, ale w ogóle w internecie, chrześcijanin musi być autentyczny, musi być nastawiony na prawdę, na świadectwo. I co kolejna rzecz, o której napisał papież, o fundamentalnym znaczeniu bezpośrednich relacji międzyludzkich w przekazywaniu wiary. W portalu Wiara sami internauci produkowali, czy doszli po długich dyskusjach do tego, że w internecie nie można spotkać Boga, można spotkać ludzi, którzy do niego prowadzą. To jest to. I myślę, że to są te najważniejsze rzeczy, które tak w wielkim skrócie chciałbym powiedzieć. Na koniec może jeszcze powiem, jak się mój blog nazywa. On się nazywa stuka.pl i istnieje w kilku wersjach. Podstawowa wersja jest na Onecie, ale na przykład niektóre posty zamieszczam też w kopii blogu na Salonie 24, inne na niektóre na Areopagu, plus stworzyłem stronę stuka.pl, gdzie znowu jest więcej niż na tym blogu na Onecie, bo na przykład są materiały ilustracyjne, materiały graficzne, które na Onecie się nie najlepiej zamieszcza. I na koniec tutaj, skoro się wszyscy chwalą,
Powiedział, że też pochwalił. Mianowicie, ja współpracuję z Radą Decyzjalną w Katowicach, to jest Radio M. I tam od wielu lat jest cykliczna audycja pod tytułem 7 dni w internecie, którą wymyślił pan Piotr Szczakański i zaprosił mnie do współtworzenia jej. Ja go pytałem, dlaczego do mnie, bo się właściwie wcześniej nie znał, to powiedział, że szukał włosiwego księdza do tej audycji. Skierowano go do mnie. To jest, ta książka jest zapisem, no takim właściwie po jednym z miesiąca mniej więcej, z jednego roku. Audycja polega na tym, że przez cały tydzień obaj śledzimy różne rzeczy w internecie. Generalnie nie tylko te wielkie portale, ale również mniejsze, wchodzimy na blogi i tak dalej. I potem przez 40 minut, raz w tygodniu, to omawiamy, komentujemy i audycja się spotyka z ogromnym emocjami.